Nie, jasne jest, że można przyjść z cygarem i z flaszką whisky, prawda? Nie każdy musi przychodzić znicze zapalać. Ale jakby... jakiś kwiatek, cokolwiek. Mało tego. Michał, to jest jedno z ostatnich jego... Witam serdecznie. Chciałem tutaj poruszyć temat odbudowy organizmu naturalnymi metodami, o czym już tutaj mówiłem wielokrotnie. To jest jego z ostatnich nagrań, właściwie przedsięwzięć. Posłuchajcie, o czym on tu mówi. O spotkaniach. O spotkaniach w Częstochowie, we Wrocławiu i za granicą. Na moim kanale, że taką właśnie informacją, informowaniem ludzi o tym temacie się zajmujemy z Mariuszem. Mogę powiedzieć, że po tym krótkim... Imię Mariusz wymieniał w tych nagraniach 100 razy. W krótkim czasie, który razem... I ten Mariusz całkiem teraz, ten w piątek, okazało się, był w Krakowie. Był w Krakowie, prowadził spotkanie w Starej Zajezdni, chyba tak to się nazywa. No popatrz, był w Krakowie, bujał się po rynku i do Michała nie wpadł. Spędziliśmy. Już dochodzą do mnie sygnały od ludzi, którzy zdecydowali się na podjęcie takich kroków, jak wdrożenie właśnie tej odbudowy. Temat odbudowy to jest temat nie na dzisiejszego live'a, bo dzisiaj jesteśmy wszyscy tuż przed meczem, z Albanią, więc tylko tyle chciałam organizmu powiedzieć. Organizmu i efekty są fenomenalne. Że to jest jego nagranie tydzień, właściwie nie tydzień, w weekend przed tym nagraniem było spotkanie w Dąbrowie. On tutaj pisze, mamy kogoś na live'ie, na żywo. Poczekajcie, ściągnę słuchawki. Oj, 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 oj. I ktoś się rozłączył. Ktoś się rozłączył z numeru prywatnego, więc nie będę mogła oddzwonić. W tym tygodniu przed ostatnim spotkaniem w Dąbrowie i właśnie o tym mówi. Także mogę to już powiedzieć, może nie z własnego doświadczenia, ale z obserwacji, że faktycznie efekty są piorunujące. Zresztą, tak jak mówię, jest możliwość wglądu jakby i zapoznania się z historiami ludzi, którzy... Ja przypominam, że nie widzę czatu, bo mam tylko jeden monitor, więc uruchomiony jest Tipli, który jest podpięty pod ten materiał. Macie go w opisie, jak i też ten numer telefonu, który tutaj widnieje. Jeśli ktoś mi chce zarzucić, że ja tam chcę na kimś zarobić 5 zł, no to niech zadzwoni właśnie tak na ten numer telefonu. Natomiast można zadać pytanie w ten sposób, że ja, mając otwarty monitor, będę widziała to pytanie w trakcie live'a. Ono zostanie przeczytane przez czat, ok? Posłuchajmy jeszcze chwilkę tego nagrania. Przeszli przez taką właśnie odbudowę i relacjonują, co się zmieniło w ich życiu, jeżeli chodzi o tematykę właśnie funkcjonowania organizmu, ciężkich chorób, takich, które są tak naprawdę... jakby no niezrozumiane w sposób jakiś tam zadowalający. To jest, mówię, preparat działający holistycznie na organizm, czyli tutaj nie działa się miejscowo, bo może być tak, że dany symptom jest w organizmie spowodowany pewnej części organizmu i w momencie, kiedy działamy na ten symptom, objaw, no to nie usuniemy, że tak powiem, przyczyny, natomiast odbudowując organizm całościowo, ciężko jest jakby tą przyczynę pominąć, skoro działamy holistycznie i dokonujemy odbudowy organizmu naturalnymi metodami. To tak w skrócie, więc jestem pod wrażeniem i jestem bardzo zadowolony, że właśnie ten temat... Ktoś tu napisał, grobowiec jest pusty, a to bardzo dziwne. Słuchajcie, nie wkładajcie mi w usta to, czego nie powiedziałam. Chodzi o to, że jest pusto na płycie, tak? Czyli nie ma żadnego kwiatka, nie ma żadnego... Co to za błąd? Błąd, transmisja.
jest za wolna, więc przesyłanie strumienia nie jest płynne. Chyba wam zanikam. No wy sobie jej po prostu nie róbcie. Że z Michałem można się łączyć, nie przychodząc na grób. Nie wiem, czy jest transmisja i to jest właśnie najgorsze. Ojejejejej. Czat się zatrzymał. Nie wiem, czy mnie nie wywaliło. O, wszystko jest ok. Ania, dzięki. No, dzięki, że napisałaś. Dobrze, więc jedziemy dalej w takim razie z tym filmem. Podjąłem na swoim kanale. Wszystkich, którzy chcieliby otrzymać informacje na temat odbudowy organizmu naturalnymi metodami, zapraszam do pisania maila. Będzie możliwe wtedy skontaktowanie się po tym, jak podacie numer telefonu, miasto, województwo telefoniczne i umówienie się na spotkanie osobiste, przetłumaczenie, wytłumaczenie tego tematu, zaprezentowanie, jak i będzie możliwe też ewentualnie spotkanie na komunikatorze typu Zoom i przeprowadzenie takiej prezentacji, rozmowy. To jest jeden temat. Drugi temat jest taki, że 20 sierpnia będzie organizowany event w Częstochowie. Czyli pamiętajcie, 20 sierpnia miał być na evencie w Częstochowie, więc chłopak miał plany na najbliższy czas. I oj, tu jest taki brzydki folder, jak ja go mogłam nazwać? Lafirynda. Czekajcie, ja to sprawdzę, co znaczy słowo lafirynda, żebym kogoś nie pozwała niesłusznie. Lafirynda, znaczenie. Bo wiecie, muszę to sprawdzić, bo może dziewczyna próżna, zgadzałoby się, która uważa się za kogoś wyjątkowego. Zgadzałoby się. W rzeczywistości jest głupią, puszczalską szmatą, która spędza przed lustrem ponad połowę swojego życia. Przed lustrem połowę swojego życia. Dobra, myślę, że zachowam ten nazwę tego foldera. Dobra, Lafirynda mi się bardzo podoba. I w dniu zaginięcia, a właściwie znalezienia ciała Michała, czyli dnia 21 sierpnia, Lafirynda napisała. Nie sugeruję. Wcześniej ktoś napisał, że co zrobić? Sugerujesz, że popełnił S? Lafirynda odpisuje. Nie sugeruję, tylko mówię, co się stało. Byłam ostatnią osobą, z którą miał kontakt. Nagrywał mi głosówki, w których mówił, że chce to zrobić. Dobrze, przypomnijmy sobie tę głosówkę, o której mówi Lafirynda. Słuchamy głosówki i zaraz dokończymy jej... Nie wiem, naprawdę, kurwa. Powiedział Radek, że w krytycznych sytuacjach mi pomógł. Jakiś tekst napisał teraz. Nie wiem, czy ja mu zahaczałem o ten temat. Już miało tak być, bo mnie Dąbrowa wkurwiła. Ja mam dość, naprawdę, kurwa, wyjebane mam. Wypierdolone mam, uwierz mi, nie boję się tego, bo ja sobie kiedyś zaplanowałem, że się podpierdolę, rozumiesz, i skoczyłem z okna, bez żadnego problemu, nie boję się tego. Zobaczysz, a jeżeli ci zapowiedziałem teraz, będę musiał to prędzej czy później zrobić. Mam nadzieję, że kurwa dzisiaj, że się już przemogę, mam wydupcony, jak ja się mam... Urwała. Ja teraz przejdę na czat zapytać was, co wy wiecie z tej głosówki, bo ja wiem wszystko oprócz tego, że idzie popełnić S. Więc też jestem ciekawa. Co wy na ten temat, na temat tej głosówki myślicie? Nic nie piszecie. Dobrze, więc przechodzimy do tej rozmowy na Facebooku bodajże. Nagrywał mi głosówki, w których mówi, że on chce to zrobić. Ja nie wiem, co on tam chciał zrobić. Na pewno nie to, o czym ona pisze.
wysłał mi to zdjęcie B i miejsca, w którym go potem znaleziono. Ja wam to powiększę. Policja ma te nagrania i zdjęcia. Otóż właśnie to. I wyobraźcie sobie, no po prostu wyobraźcie sobie, że policja nie ma ani tych nagrań, ani tego zdjęcia. No nie do wiary, że one tam nie wylądowały. Ona ma dowody, bo on jej wysyłał głosówki i on jej wysyłał zdjęcia, a ona tego policji nie udostępniła. Ani prokuraturze. To jest dla mnie niezrozumiałe. Ja bym chciała wiedzieć, na jakiej zasadzie to nie trafiło jeszcze do policji. Aha. Od tamtego momentu, czyli w środę, po południu urwał się kontakt, pisze to, ażebyście zaprzestali szukania sensacji. Tam, gdzie jej nie ma, wydarzyła się tragedia. No to teraz mnie zaszokowałaś, niestety. Odpisuję. Na radzie widzę, że... Nie jestem żadnym fejkiem. Byłam przyjaciółką Michała. Pracowaliśmy razem. To za duże powiedziane, że pracowali razem. To wy snujecie fejkowe informacje. W raporcie było o urazach głowy, nie o pokłuciu. Dobrze. To na tyle. To na tyle, więc dnia 21 sierpnia zostaje znalezione ciało i możemy przeczytać o głosówkach i o zdjęciu, które wam kiedyś opublikowałam. To zdjęcie też wam w poprzednich live'ach, jeśli ktoś nie widział tego zdjęcia, to po prostu zapraszam. To zdjęcie też mówi o wszystkim, tylko nie o tym, że on tam poszedł z tą wodą w okularach przeciwsłonecznych i siedział na krzesełku myśliwskim, bo ono nie jest amboną. Mnie się bardziej wydaje, że na kogoś czekał, ale to są moje domysły, a ja niesprawdzonych informacji nie lubię powtarzać. A więc, czy znowu ktoś dzwoni tutaj do mnie? Coś tu mi przemyka, coś się dzieje. Okej. Okay. Nic się nie dzieje. I mija zaledwie kilka dni, i dnia... chyba 6 września. Tak. U pana Gabrysia na live'ie gościem zaproszonym jest pani Agnieszka Obara, jeszcze kilka osób i Brian. Myślę, że to jest to nagranie. Kurwiam się na... Tak, to jest to nagranie. Obok mam też fajne nagranie, ale ono jakby nie jest na tę chwilę do przeanalizowania. To też jest fajne nagranie do przeanalizowania, ale przeanalizujmy to nagranie, czyli to jest 6 września. Jeszcze wtedy nie wiemy to... Wkurwiam się. Jeszcze wtedy nie wiemy tego, co już wtedy, dnia 6 września, a więc kilka dni... po znalezieniu ciała Michała wiedział Brian. Słuchajcie. Na tą koleżankę mam nadzieję, że... Ale że o co... Mówi o pani Emilce. O co się wkurwiasz? Że ona, że wiedzi, że to sprawa jest kurde... Zaginął w tej Dąbrowie. Słuchaj, niby poszukiwania trwały kilka dni, po 3 dniach samochód. Oni tu przeklinają, ja się trochę boję, że mi wysadzą live'a. Ale może nie. Znaleźli ten podwójny samochód, a ciało po jeszcze tam iluś dniach. Ale... Zimno mi, bo mam okno otwarte. Przepraszam, już nie przerywam. Tam nikt nie szukał, kurwa. Żadna lokalna policja, żaden sołtysi lokalni, żadna straż, żadnych poszukiwań nie było. To ty ściemach farmazony tam, kurwa, pierdolone. Dokładnie. No, dokładnie, no. Dokładnie, bo to jest wszystko ściema, bo całkowicie inaczej to wyglądało. No ja nie wiem, jak się... to wyglądało. No ja nie wiem, kurwa, no, chłopak masz boi. Większe, ja nie wiem, jak to wyglądało. Chłopak się boi. I tyle. Co mam ci więcej powiedzieć? Michał się boi, czy Przemek się boi? Chłopak się, kurwa, boi, jak to wszystko wyglądało. I tyle. Przemek się boi. Nieważne. No to no, Przemek ci mówi, że on był na tych poszukiwaniach. Uwaga. Nie, on nie był, ktoś tam był. Że jakieś ten... Nagrania jest, czy ktoś tam gdzieś tam wstawił na grupie tajnej. Tutaj znaleźli ciało niby, ale że znaleźli po policji coś było. I tak nie wyciągniesz ode mnie informacji, więc... dobra. Ale ja, kurde, no to...
No bo słuchaj, no Emilia, no się zainteresowała, bo się interesują sprawy kryminalne i tutaj nikt o niczym nic nie wie, policja nie ma żadnej notatki, nie było żadnej, nie było w bazie danych, że było kurwa zaginięcie, zgłoszone, nic nie było kurwa. Do Emilii nie miałem pretensji od momentu, kiedy zaczęła się czepiać Przemka, drugie dno. Bo wiedząc o tym, co ja wiedziałem i ona w ogóle nie wiedziała o tym, że czepia się, chłopak był pijany, naprawdę był, ale powiedział to, co mógł powiedzieć, dlatego tak kluczył i dlatego z kolei Emilia wyczuła, że on tam coś kurwa przekłamuje, a to tak nie było. No ale słuchaj, Przemek też tam nic nie powiedział, poza tym, co te informacje na MWK były, zgłosili zaginięcie, ale to było, tam było, że ojciec zgłosił, a Przemek mówił, że myśmy zgłosili z tej grupy, ale że Przemek powiedział, że ktoś nam powiedział, że gdzieś tam mają jechać szukać, gdzieś tam w tym miejscu i tam znaleźli coś, no. Ale to tylko ci ludzie, bo słuchaj, jak ktoś zaginięcie jest takie, czy coś, zgłoszenie, to przecież lokalna społeczność, to jest policja, jakaś kurwa straż, leśnicy, powinno szukać, tam nic nie było w tej wioskach, kurwa, nic nie wiedzą okolicznych, co tam się stało. Żadnych, kurwa, lokalnych mediach. Jakby gdzieś u ciebie w sąsiednim, nie wiem, mieście, wiosce mieszka, znaleźli ciało gdzieś w lesie, czy coś, od razu by było, w lokalnej prasie, czy coś, każdy by wiedział coś, a to nic nie było, nic, kurwa, nic nie wie. Że jakieś ciało znaleźli. Czaisz to? Kurwa. No taka jest prawda, no kurwa. Gabrielu, w którym ty kurwa świecie żyjesz? Chyba na pewno nie w tym wymiarze. No nie, ja wiem, ty w jakim kurwa żyjesz. Chyba tam, gdzie z reptilami wódę pijesz, kurwa, no. No kurwa. No taka jest prawda, no sołtys z tej wioski, sam jest ciekawy sołtys, kurwa, jest straży działa, że takie coś miało miejsce, kurwa, tutaj w jego wiosce, no. A on nic nie wie, kurwa, no. Czaisz to? I tam ludzie też nic nie wiedzą, kurwa. Może zmieńmy temat, słuchajcie, bo... Nie, ale to jeszcze zrobię to w sposób oględny. Nawet nie wiesz, kto przemywał wodą telefony Michała Żylikowskiego. Jeszcze raz? Tą ostatnią wypowiedź? Po tym, jak ktoś zasnął na czacie i to chrapał? Oględny. Nawet nie wiesz, kto przemywał wodą telefony Michała Żylikowskiego? Jeszcze raz. Może zmieńmy temat, słuchajcie, bo... Nie, ale to jeszcze zrobię to w sposób oględny. Nawet nie wiesz, kto przemywał wodą telefony Michała Żylikowskiego. Tyle. I wierz mi, że dla mnie osobiście jest to strata i dlatego to tak przeżywamy. Dobra, już dalsza część jest nieważna. Chciałam trochę poprawić oświetlenie, bo jestem po prostu jak w jakiejś chmurze fioletu czy róży, czy nie wiem, jak wy ten kolor tam odbieracie, ale nie dotykam tej lampy, bo się jeszcze może coś zwalić. W każdym razie dopiero w momencie, kiedy policja umorzyła sprawę dopiero, czyli gdzieś w okolicach, z tego co pamiętam, 22 grudnia, dowiadujemy się, że telefony Michała były zalane. Dopiero w grudniu dowiadujemy się, że telefony Michała, miał dwa telefony, były uszkodzone
poprzez wodę, mimo że wtedy była ładna pogoda i deszcz nie padał. Te telefony były skutecznie zalane. My się to tu dowiadujemy w grudniu 2022, w momencie, kiedy umorzono sprawę. Co do umorzenia, to ja dzwoniłam do prokuratury i pytałam, bo ja się nie znam na tym, więc pytałam, co znaczy sprawa umorzenia, więc pan prokurator powiedział mi, że sprawa umorzenia znaczy tyle, że chwilowo jest ta sprawa niedotykana, ale kiedy pojawią się nowe fakty, nowe połączenia, nowe osoby, to ta sprawa po prostu w śledztwo. A czy ja wam mówiłam to na ostatnim live'ie? Czekajcie, chyba wam nie mówiłam, ale słuchajcie, jaka historia. Dzwoni do mnie telefon. Dzwoni do mnie telefon. Ej, ja wam to chyba mówiłam, albo nie. Dobrze, w każdym razie, jeśli mówiłam, to przepraszam, opowiem drugi raz. I dzwoni taki do mnie głos, halo, taki, wiecie co, ja miałam wrażenie, że ten głos jest zmodulowany, nie? I wiecie, jak się moduluje głosy, że obniża się, że z damskiego głosu można zrobić męski. Mi się wydawało, że to jest przed... I dzwoni jakiś facet i on mówi, że on jest detektywem. Więc ja jakoś tak nie mogłam się skupić na tej rozmowie, bo próbowałam skupić się na tym, co się dzieje w tle i próbowałam jakby usłyszeć, jakby z tego głosu wydobyć, czy ja tego głosu nie znam, że ten głos jest zmodulowany, a może nie zmodulowany, czy on jest prawdziwy, czy nieprawdziwy. W każdym razie mówię, że jak detektyw, że z czyjego on polecenia działa i kto mu płaci. A on mi coś takiego powiedział, że tylko to nie było teraz, a było wcześniej, że on jest, że działa na własny rachunek jakby, w ogóle nie rozumiem tego. W każdym razie mówi, że jest w posiadaniu, aha, mówi, że ogląda moje live. Nie, czyli to było po ostatnim live'ie, nie mogłam wam tego mówić, że dzwonił w sprawie tych telefonów, że on jest w posiadaniu tych telefonów i że, ja nie wiem, czy on jest w posiadaniu telefonów, czy kart SIM, czy czegoś tam i że on próbuje odzyskać dane z tych zalanych telefonów. Jest mi tak zimno, że ja normalnie oglądam się i szukam kocyka, a do drzwi nie dojdę, bo odsunęłam specjalnie biurko, żeby postawić kamerę, żebyście mnie widzieli i okno mam tam. Zamarznę tu dzisiaj z wami. I on mi mówi, że ma ten te telefony i że próbuje odzyskać, no i chyba tyle było rozmowy. W każdym razie ja byłam w ciężkim szoku, jestem w szoku do dzisiaj, bo jakby w ogóle nie zrozumiałam tej rozmowy. W ogóle jakby ten pan powiedział, że nie jestem na liście osób, z którymi próbuje się dodzwonić i skontaktować, że tylko jakby ogląda mój live i że chciał mi powiedzieć, że odzyskuje dane. Nie wiem, czy dane z telefonów, czy dane z chmury. W każdym razie, tak jak mówię, byłam w ciężkim szoku i tyle wam chciałam powiedzieć. Lećmy dalej. Lećmy dalej. Luka 24, bo... Więc tutaj jest bardzo ciekawa sprawa. Ta sprawa też mogłaby zostać wyjaśniona, jak to się stało, że oni już tam wiedzieli, że ktoś przy tych telefonach manipulował z wodą, że manipulował z wodą, tak? Więc co, kochani, zaraz zacznę wam tutaj i po prostu się w jakiś tam sposób próbuję się rozgrzać. Więc przechodzimy teraz do tego najważniejszego komunikatu, bo wtedy w poszukiwania do puszczy w środku nocy, tak jak wam mówiłam, wyjechał z Zawiercia, bo tam dostał mieszkanie, pan Radosław z małżonką i z dzieckiem, również i dziewczyna z Dzierżoniowa, spod Wrocławia, z Dzierżoniowa, która rzekomo była partnerką Michała, i jeszcze kilka osób, oni po prostu nagle, ja nie wiem, co spowodowało, że oni nagle ruszyli się do tej puszczy z latarkami po nocy szukali Michała, to też było takie dziwne. I później pan Radosław pisał, że stał nad ciałem.
Stąd właśnie tutaj w tej głosówce, w tym filmie, który żeśmy przed chwilą analizowali, była mowa o tych zdjęciach i o tych filmach, które powstały z poszukiwań, że oni widzieli tego leżącego na polanie i zakrwawionego Michała. Ja też jestem ciekawa, dlaczego te nagrania i te zdjęcia również nie trafiły na prokuraturę. To mnie też również bardzo interesuje, dlaczego te zdjęcia po prostu nie są załączone jako dowód w ogóle w śledztwie. To są bardzo nieciekawe sprawy. I coś wam, do czegoś zmierzałam. Aha, mówiłam o panu Radosławie. I tak jak powiedziałam wam, jeśli nie oglądaliście poprzedniego live'a, to zapraszam bardzo serdecznie. Prawdopodobnie, jeśli nie pomylę daty, 11 grudnia w Szklanej Hucie doszło do dramatycznego wypadku. Ja na początku zostałam uspokojona przez osobę bliską pani Gabrysi, że to był wypadek. Zresztą ja też pisałam do prokuratury i pytałam o to, więc prokuratura w Myszkowie dość długo mi odpisywała. Oni tam, ja na początku w piśmie pokazywałam, odwołuję się do poprzedniego live'a, tak na szybko chcę, bo zostało nam 15 minut, chyba że ktoś jeszcze zadzwoni, bardzo serdecznie na rozmowę zapraszam. Ja pisałam do prokuratury w Myszkowie i pytałam o ten wypadek i o to śledztwo, więc prokuratura w Myszkowie może w piśmie napisałam moje ID legitymacji dziennikarskiej, oni jakby odbili piłeczkę, zwlekając czasem, żebym przedstawiła im swoją legitymację. Mało tego, tę prośbę wysłali na adres redakcji, wysłali pocztą, więc nim to przyszło, nim ja się zorientowałam, że oni chcą potwierdzenia mojej legitymacji dziennikarskiej, mimo że moje ID tej legitymacji mają w piśmie, no to po prostu tam zadzwoniłam i chrząknęłam, że ja już na tyle długo czekam na odpowiedź, że chciałabym tę odpowiedź dostać, że ID mojej licencji mają w piśmie i dostałam pismo, że była drogówka pomierzyła wszystkie rzeczy i że to był nieszczęśliwy wypadek. Tak też mi powiedziała osoba bliska pani Gabrysi, że pamiętacie, przed świętami spadł śnieg i to była nowa renówka, którą oni kupili. Radosław nie miał prawa jazdy. Gabrysia była początkującym kierowcą, a co najważniejsze, nie były wymienione opony na zimowe. Oni jechali na oponach letnich. I w Szklanej Hucie na prostej drodze, ja to też tam pokazuję w poprzednim live'ie, tę drogę, nawet jestem na Google Maps, tu na prostej drodze w lesie po prostu taranuje ich Toyota Sequoia. O, to jest ta droga i to jest ten zakręt. Numer prywatny dzwoni. Więc halo, dam cię na głośnik. Oj, słabo słychać. Jesteś na głośniku, ale słabo słychać. Poczekaj. Przedstaw się, jakkolwiek, ale się przedstaw. Halo? Ktoś zadzwonił. Ktoś zadzwonił, ale nie ma odwagi rozmawiać. Dobrze, lecimy dalej. I do czego zmierzam? Jeszcze przeczytam, co wy tutaj piszecie. Lufę walni. Niestety nie piję alkoholu, naprawdę się tak urządziłam z tym oknem. Rozglądam się nerwowo za kocem. Gdybym się kocem otuliła, byłaby sprawa załatwiona. I ja jakby chwilowo się uspokajam, nie drążę tego tematu. To są bardzo drastyczne zdjęcia, więc jakby nie chcę do tego wracać, ale w nawiązaniu do tej ważnej informacji, którą Państwu chcę dzisiaj przekazać, bo mnie się czasami tak wydaje, że Państwo oglądacie te sprawy, tę sprawę Michała po prostu tak, jak się ogląda jakieś informacje o wypadkach, czy no nie chcę mówić, że oglądanie jakiegoś pryszcza w znaczeniu, że oglądacie,
gdzieś to przeżywacie, ale nic z tego nie wynika, no bo co wam daje oglądanie wyciskania pryszcza, czy oglądanie informacji, że gdzieś był wypadek i ktoś pod koła wpadł, prawda? Więc jeśli ktoś by miał w ogóle ochotę i jeśli, bo ja no już mówiłam, że pan Radosław został odwieziony do szpitala, ale zginął w nocy, nie chcę używać tego słowa. Pani Gabrysia na miejscu, natomiast zobaczcie ostatnie tylne siedzenie. To w ogóle jest drzewo, oni musieli najpierw to drzewo po prostu... W ogóle, wiecie co, ja jakby widziałam wypadki, które się dzieją i wtedy jest taka duża siła, że te samochody odskakują od siebie, a tutaj ten samochód jakby wbił się w tą renówkę i zepchnął ją do rowu i akurat do tego rowu przygniótł do drzewa, nie? To też taka sprawa. I w samym tyle siedział Wiktor, czyli syn państwa Babików. I moi drodzy, gdzie jest ten mój folder? No tak to jest, że ja już wam chcę to najgorsze właśnie powiedzieć i... Jest mi ciężko, zaczyna mi być ciężko, tak? Więc wybaczcie. Otworzymy to. Sprawa jest o tyle nagląca i ja przez weekend nie byłam dostępna, ale wiedziałam, że jeszcze mam trochę czasu i że jeśli w poniedziałek zrobię ten live, to jeszcze mamy 8 dni do końca tej zrzutki. Ja opisu tej zrzutki nie czytałam, ale czytał mój chłopak i on powiedział, że się popłakał, więc chyba nie chciałabym. Dobra, spróbujmy, może trochę spróbujmy. 2 stycznia skończyłem 7 lat. W dniu 11 grudnia w Szklanej Hucie koło Zawiercia miałem wypadek samochodowy z moimi rodzicami. Niestety mama zginęła na miejscu, a tata kilka godzin później zmarł na stole operacyjnej. Od tej pory zostałem sam. Przez ponad 2 tygodnie byłem w śpiączce na oddziale intensywnej terapii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Do szpitala zostałem przyjęty z krwawieniem pod pajęczynówkowym w prawej półkuli mózgu. Ja tego nie czytałam, ale ja od bliskiej osoby pani Gabrysi wiem, jaki jest stan chłopaka. Krwiakiem podtwardówkowym w okolicy ciemieniowo-czołowej, obustronnym stłuczeniem segmentów tylnych obu płuc, więc chłopak ma wszystko obite, co tylko może, każdy organ, urazem śledzony 3. stopnia, pęknięciem kości krzyżowej i łonowej po stronie prawej. Obecnie przebywam w wojewódzkim specjalistycznym szpitalu dziecięcego imienia świętego Lutnika w Radziszowie, gdzie rehabilitanci i inni specjaliści próbują przywrócić mnie do normalnego życia. Powiem wam, z relacji tej osoby wiem, że Ciężko jest o normalnym życiu na dzień dzisiejszy w ogóle nie ma mowy. Na tę chwilę mam przed sobą 2 możliwości, albo dom dziecka, albo zamieszkanie z babcią i z dziadkiem. To jest mama i tata pani Gabrysi. Dom dziecka oznacza kolejną w moim życiu zmianę, traumę i samotność. Mieszkanie z babcią i dziadkiem gwarantuje mi poczucia bezpieczeństwa, które utraciłem z dnia na dzień. Od momentu, kiedy się obudziłem, babcia cały czas jest przy mnie, to ona pomaga mi w codziennych czynnościach, takich jak jedzenie, mycie, ubieranie. Słuchajcie, przepraszam, dalej nie będę czytać. Ja tylko zrobię tak. Zrobię ten link. Pozwolę sobie wrzucić państwu, czy ja mogę tutaj pisać. I spróbuję ten link przypiąć, tak? Proszę państwa, żeby ktoś kliknął na ten, przypnij wiadomość, żeby ktoś kliknął na ten link i powiedział mi, czy ten link po prostu działa, dobrze? I jest taka prośba, jeśli ktoś ma ochotę na co rzutka dla chłopca, tam jest do czytania, no po prostu chłopak na dzień dzisiejszy wymaga bardzo ciężkich rehabilitacji, również rehabilitację psychiczną,
również rehabilitację, no był długi czas w śpiączce, tak? I tam jest jeszcze taka sytuacja, chyba z tego, co mi mój chłopak mówił, że babcia i dziadek nie spełniają jakby warunków na adopcję i te warunki trzeba im ułatwić, tak? Więc jakby proszę, przeczytajcie Państwo, powiedzcie mi Państwo, czy ten link dobry wkleiłam, czy ten link się dobrze otwiera. Tak jest, pisze Pan Mariusz. I tak jak mówię, no to jest ten ważny komunikat w trakcie dzisiejszego live'a. Natomiast zobaczcie, jestem mistrzem, jest 19:54. Ja tak przyspieszyłam, żeby w godzinę się zmieścić, żeby zamknąć o godzinie 20:00. Więc na końcu jestem właśnie teraz tutaj na czacie. Jeśli chcecie coś na czacie do mnie napisać, to bardzo proszę. W tym momencie właśnie czytam. Żadnych powiadomień z Tipli nie było, więc nie odnoszę się do żadnych wiadomości i pytań. Na czacie jest mi bardzo ciężko, co łączy ten wypadek z Michałem. Paweł, to był bliski współpracownik Michała i to on był na miejscu. Ja to powiedziałam, czy nie? On był na miejscu na tej polanie, gdzie znaleziono ciało Michała, tak? To on robił poszukiwania w puszczy i oni to ciało znaleźli. Tutaj mam jeszcze jeden materiał do przeanalizowania, gdzie sprawa jest o tyle niejasna, że raz ktoś tam był, drugi raz kogoś tam nie było, raz policja znalazła pierwsze ciało, drugim razem to oni mieli rzekomo to ciało znaleźć. No tutaj są jakby dziwne historie, ale nie dzisiaj. Jeśli Państwo wyrazicie taką zgodę, to połączymy się być może w następnym poniedziałek, bo jestem osobą no, zajętą, więc mam swoje obowiązki, mam swoje życie. Jakby tym zajmuję się tylko i wyłącznie dla Michała, że tak powiem w skrócie, jeśli rozumiecie, co chcę powiedzieć. Także dobrze, kochani, dramat z tym dzieckiem, co za niesprawiedliwość. Tak, ja myślę, że dzieci są najważniejsze, więc pomimo wszystkich tych sytuacji myślę, że warto się w tą akcję zaangażować. Jeśli tylko macie jakąś ochotę, tak? Więc jeśli tylko macie jakąś ochotę, na przykład jesteście daleko, a chcielibyście mimo wszystko kupić coś Michałowi, jakiś wieniec czy jakiś znicz, bardzo proszę, znacie mnie z imienia, nazwiska, wiecie, że ja rzetelnie podchodzę do spraw, rzetelnie się rozliczę, więc możecie to na mnie scedować, możecie jakby mnie poprosić, żebym to w waszym imieniu zrobiła. Jestem tu dla was. I jeszcze was zaszczelę kolejną informacją, bo tak jak po tamtej informacji, że telefony Michała były skutecznie zalane, odezwał się widz. Jeszcze raz chcę podziękować temu widzowi, że odezwał się widz i skojarzył ten live, i to jest właśnie ten wycinek, na który to jest taka właśnie praca, taka praca jakby wspólna, tak? Czyli ja wam dostarczam informacji, a wy mi te informacje kojarzycie, tropicie, szukacie, gdzieś coś pamiętacie, czego ja mogłabym nie znać, i informujecie mnie o tym, więc to mi się bardzo podoba i naprawdę zapraszam do kontaktu. I ja dlatego publikuję tutaj numery telefonów, te numery telefonów są chyba widoczne. Ja jestem uchwytna, przepraszam, czatu nie czytam, bo tego się nie da przeczytać, kochani. Ja bym musiała siedzieć kolejną godzinę i czytać, kto coś powiedział, i jakby się odnosić do tego i w jaki sposób sprawdzać. Więc ja jestem czytelna i na koniec jeszcze tylko zaszczelę Państwa jedną informacją. Mariusz, jeszcze czytam ten czat. Przyznaną opiekę. To już jest nieaktualne. Ludzie, dziadkowie już mają dawno przez sobą przyznaną opiekę. Dobrze, Kasiula, ty się tutaj tak dużo wymądrzałaś, takie farmazony wypisywałaś, wiesz, że to, co ty mówisz, a przeze mnie jest niesprawdzone, to ja ci podziękuję, ty takiej informacji nie dawaj, bo ja rozmawiałam
w tamtym tygodniu jeszcze z osobą bliską tej rodzinie i takiej informacji nie miałam, ale ty masz. To są dokładnie takie same informacje, jak te, że zaraz po zaginięciu Michała było, że Michał wróci we wrześniu, że tata się wygadał w jakimś radio. To są właśnie takie informacje. To są właśnie takie informacje. No i Kasiula akurat wycofała ten komentarz. Patrzcie, wycofała go. Wiktor chodzi już do szkoły. Dobrze. Dobrze. Ja cię przy następnym live'ie zbanuję, bo chyba mi się nie podobasz. Po prostu mam takie prawo zbanować na moim live'ie. I teraz co wam na koniec chciałam powiedzieć. To, jaką informację dostałam w tamtym tygodniu od tej osoby, która mnie informuje w sprawie Wiktora, trochę mnie zatrzymała. Rodzina pani Gabrysi odbierała samochód z parkingu policyjnego, bo oni wzięli ten samochód na parking policyjny, tak? Oni odbierali ten samochód z parkingu policyjnego i tam w środku znaleźli telefon pana Radka. Znaleźli telefon pana Radka. No masz jeden komentarz wycofany, więc proszę, tu jest wycofany komentarz. Tu. I ty mi mówisz, że ja co? Manipuluję? Że ty nie wycofujesz żadnych komentarzy, że to jest manipulacja. Co to jest to? Komentarz wycofany. Ja się muszę z nią kłócić, ja ją naprawdę usunę, bo ja nie chcę się kłócić na live'ie z jakąś osobą, która wchodzi tutaj do mnie na live i widzę, że pała nienawiścią, więc jakby w momencie, kiedy ona pała tą nienawiścią i ona tu próbuje jakby swoje frustracje na mnie wylać, to ja się obawiam o jej zdrowie, więc ze względu na jej zdrowie ja zrobię o tak, poczekaj, jak ja zrobię, poczekaj, przejdź na kanał, zgłoś, tymczasowo ukryj, co by ci tu zrobić, wyciszę cię, co? No, jak myślisz? Żegnaj. Jesteś wyciszona, a to ze względu na twój stan psychiczny, żebyś tak się nie frustrowała i nie emocjowała, dobra? I teraz wracając do telefonu na koniec i już kończymy live'a, oni odebrali ten samochód i w tym samochodzie był telefon pana Radka. Zgadnijcie. Totalnie rozczaskany, ale był podobno tak rozczaskany, w taki sposób był rozczaskany, jak to się mój ta osoba, z którą rozmawiam, wyraziła, jakby ktoś go młotkiem tłukł, jakby ten telefon, nic z niego nie zostało, po prostu był totalnie zmiażdżony, jakby ktoś go młotkiem albo na kamieniu o kamień gniótł. Także tyle wam chciałam powiedzieć. Myślę, że wszystko, co zaplanowałam, powiedziałam. Zdrawiam was serdecznie i do następnego live'a. Oby te informacje były mniej straszne. Zakończę transmisję. Pozdrawiam.